bardzo. Ja chciałbym się odnieść najpierw do Senatu i dla nikogo nie jest tajemnicą, że my rzeczywiście rozmawiamy z PSL-em i w pewnych okręgach będziemy się mijali. Nie będziemy wystawiać tam, gdzie będzie pan Pawlak startował, nie będziemy wystawiać w innych miejscach, gdzie PSL ma mocnych kandydatów i uzgadniamy to. To jest oczywiste. Jesteśmy starą koalicją i dogadujemy takie sprawy. Natomiast Platforma zawsze zostawiała miejsce i nie tylko z lewej strony dla polityków wybitnych, których szkoda zgubić. Dotyczyło to i pana Cimoszewicza i pana Borowskiego, ale przypomnę, czy nie chcę, że również zostawialiśmy miejsce dawniej dla pana Romaszewskiego w okręgu, tak, żeby mógł wchodzić. No to ostatnio, żeście tak słabo zostawili. No to nie ostatnio, ale poprzednio tak robiliśmy. Od samego początku nie wystawialiśmy nikogo do pana Romaszewskiego. To się zmieniło w pewnym momencie, bo sprawy, że tak powiem, zaszły za daleko i poparliśmy pana Borowskiego w tymże właśnie okręgu, dzięki czemu wygrał. Czyli to jest sprawa taka, że mamy szacunek do różnych poglądów z rozmaitych stron, rozmaitych doświadczeń i uważamy, że w Senacie warto takich kandydatów poprzeć. Natomiast co do list i transferu, chcę powiedzieć, że to się dzieje od całych 25 lat. Przecież na przykład świętej pamięci Zofia Kuratowska pierwszy raz startowała z Podhala do Senatu. To się dzieje z powodzeniem. Niesiołowski jest w ziemi lubuskiej drugą kadencję i bardzo dobrze tam prowadzi pracę, więc to ze względu na wzmocnienie ekipy, a również wsparcia w niektórych terenach struktur, ma jak największy sens. Ja sam byłem posłem z Płocko-Ciechanowskiego przez dwie kadencje i ciężko tam pracowałem.